Mam wrażenie, że coś poszło nie tak. Mam wrażenie, że coś poszło nie tak. Kuba spojrzał na ciasto w piekarniku. Mam wrażenie, że coś poszło nie tak, powiedział, widząc, jak ciasto rośnie zbyt szybko. Minutę później usłyszał huk, a piekarnik wyglądał, jakby przeszedł przez erupcję wulkanu. Kuba zrozumiał, że pieczenie nie jest jego najmocniejszą stroną.